Małgorzato, to jednak ty. Oczywiście, że to ja. Cieszę się bardzo z naszego spotkania. Muszę przyznać, myślałem, że nie chcesz się ze mną zobaczyć. Co ty, przecież tu jestem. I powiem więcej. Ciekawi mnie, jak wygląda twoje miasto rodzinne. Trochę o nim poczytałam, a teraz chciałabym je zobaczyć. Błażej, co o tym sądzisz? Wspaniały pomysł. Sam też mam ochotę na spacer po moim Rawiczu. Pokażę ci interesujące miejsca. Opowiedziałem Małgorzacie o miejscu, w którym się spotkaliśmy. O słynnej Fiszgórce. Mówimy na nią Fisia Górka. Obecnie jest górką widokowej, z której roztacza się panorama miasta. Tam też znajduje się armatka. Mieszkańcy mają dwie tezy. Jest ona pozostałością po pobycie Szwedów w Rawiczu. Druga wersja, bardziej prawdopodobna, jest to moździerz służący do strzałów wiwatowych. Obok znajduje się pamiątkowa tablica zasłużonego działacza dla ziemi rawickiej, Leona Nowaka. Wiesz, Gosiu, moja mama mieszkała niegdyś w jednym budynku ze synową pana Nowaka. Czasami opowiadała mi historię zasłyszaną od teścia. Niestety, było to bardzo dawno temu i już ich nie pamiętam. Niemniej, zawsze mnie cieszyło, że mieszkam obok rodziny słynnego rawiczanina. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał Gosi naszego nowego dobytku. Mural na murach więzienia, stworzony z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opowiedziałem, że mural przedstawia oddziały 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i szwadrony 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich prowadzonych przez podpułkownika Władysława Szczanieckiego. Gosia dopytywała, kim są mężczyźni po drugiej stronie rozpadających się róż. Jednym tym odpowiedziałem, że są to więźniowie polityczni i wojskowi. Z kolei od lewej znajdują się portrety patriotów, którzy oddają swoje życie za wolną Polskę. Wyjaśniłem Małgorzacie, że miejsce jest podwójnie niezwykłe. Za murem, na którym znajduje się mural, jest zakład karny, który funkcjonuje od 1918 roku. Wcześniej pełnił funkcję klasztoru franciszkanów braci mniejszych. Po odzyskaniu niepodległości rawicka jednostka nadal pełniała swoją funkcję, lecz już jako więzienie polskie. W okresie międzywojennym Rawicz cieszył się ponurą sławą ciężkiego i represyjnego więzienia. Ciekawostką jest to, że w zakładzie karnym Rawicz więziono wielu działaczy podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Ta sytuacja trwała do 1956 roku, kiedy w wyniku ogłoszonej amnestii z rawickiej jednostki zwolniono więźniów politycznych. Dopadła nas nostalgia. Po chwili zadumy udaliśmy się w dalszą podróż. Planty? Zdziwiła się Małgorzata. Tak, planty nazwane plantami Jana Pawła II, wyjaśniłem. Myślałam, że planty są tylko w Krakowie. Nasze rawickie planty są najdłuższymi w Polsce po tych krakowskich. Ale to nie tylko teren spacerów i rekreacji, ale także zabytek kultury narodowej. Były to wały obronne z fosami. Zamyśliłem się. Byłem ciekaw, jak wyglądały wały za czasów Jana Opalińskiego, trzeciego właściciela miasta. Spacerując i podziwiając piękny krajobraz, dotarliśmy do pomnika Jana Pawła II. Przez kilka minut oglądaliśmy go, dumni z naszego papieża. Później usiedliśmy na ławce nieopodal pomnika. Piękny neogotycki kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla i zwiastowania Najświętszej Marii Panny zrobił na mojej koleżance ogromne wrażenie. Naszym kolejnym celem był kolejny pomnik. Ten przedstawiał jednak żołnierza. Polskiego żołnierza, warto dodać. Był o wiele większy niż ten uwieczniający papieża. Jednak byliśmy zachwyceni obydwoma rzeźbami. Nieznanego żołnierza przedstawiono jako mężczyznę w długim płaszczu trzymającego strzelbę, dumnie stojącego na podejście z naszym polskim godłem. Zastanawialiśmy się, czy ktoś na świecie wie, kim był ten konkretny żołnierz, czy ktoś go znał, czy ktoś wie, co symbolizuje ten pomnik. Na chwilę obecną jednak nie mieliśmy wystarczających wskazówek do rozwiązania tej zagadki. Opowiedziałem Małgorzacie, że pomnik przeszedł długą drogę, aby uzyskać obecny wygląd. Był niszczony przez okupantów. Małgorzatę wyraźnie wzruszyły trzy kamienne bloki z hasłami upamiętniającymi polskich żołnierzy walczących o kraj. Po chwili zadumy postanowiliśmy udać się w dalszą drogę. Pojawiła się kolejna rzeźba.
Oczywiście był to kolejny cel mojej wycieczki, za to Małgorzata była bardzo zaskoczona. Nowoczesna forma, a jednocześnie upamiętniający motyw. Pomnik niedźwiedzia ubrany był w formę fontanny. Niedźwiedź? A dlaczego akurat fontanna przedstawia niedźwiedzia? Małgosia z zaciekawieniem zapytała, wiedząc, że udzielę jej wyczerpującej odpowiedzi. Opowiedziałem, że niedźwiedź jest umieszczony na herbie Rawicza. Legenda powstania tego herbu jest bardzo ciekawa. Po śmierci króla Anglii koronę przejął jego syn, a córka skarby. Miała interesujące imię – Klotylda. Mam pamięć do ciekawych imion. Młody król wydał siostrę na pożarcie czarnemu niedźwiedziowi żyjącemu w jaskini. Królewnie udało się jednak okiełznać zwierzę i triumfalnie wrócić do zamku królewskiego, jadąc na jego grzbiecie. Brat, przerażony takim obrotem sprawy, poprosił o przebaczenie i zwrócił zagrabione skarby. Tak się rozgadałem, że nie zauważyłem, że Małgorzata zniknęła. Zacząłem nerwowo się rozglądać i po chwili wszystko było jasne. Kolorowe światełka, muzyka oraz woda wyskakująca w różnym rytmie zaciekawiły nie tylko dzieci, ale też Gosię. Małgosia dała się porwać dziecinnym zabawom. Oj dobrze, przyznam się. I ja robiłem uniki przed skaczącą wodą. Zabawa była świetna. Uśmieliśmy się po pachy. Trochę zmęczeni usiedliśmy w parku. Długo rozmawialiśmy o naszej wycieczce. Małgorzata, jak sama przyzna, nie sądziła, że miasto ma taką ciekawą historię. Stwierdziła, że takie małe miasteczka mają w sobie dużo uroku. Wiesz, Błażej, nie żałuję, że nasza zagraniczna podróż nie wyszła. Co ty mówisz? Zaparło mi dech. No tak, dziękuję ci za te niezapomniane chwile i ciekawe informacje o twoim mieście. Musimy koniecznie wybrać się na jeszcze jedną wycieczkę. Tak, przegapiliśmy parę ciekawych miejsc. Muszę koniecznie pokazać ci kościół pod wezwaniem Andrzeja Boboli, dom kultury i zapewniam cię, że w okolicy są równie piękne miejsca. Byłem dumny z siebie i z mojego miasta. Cieszyłem się, że zobaczyłem się z Małgorzatą i opowiedziałem jej historię miasta mojego dzieciństwa. Obiecaliśmy sobie, że jeszcze wrócimy do Rawicza i dokończymy nasz spacer. Nie mogę się doczekać.